Kolejka linowa na Błoniach, powszechnie zwana Tyrolką, służyła mieszkańcom Puław przez niecały rok. Jak poinformował Urząd Miasta w Puławach, niedawno urządzenie uległo uszkodzeniu i musiało zostać oddane do naprawy i w związku z tym wyłączone z użytkowania. Konieczność naprawy wynika przede wszystkim z niewłaściwego użytku, w tym korzystania przez więcej niż jedną osobę jednocześnie. Jak zauważają osoby komentujące wpis w mediach społecznościowych, nieraz na jednym siodełku wisiały po trzy osoby, co zdecydowanie przekracza możliwości Tyrolki. Pamiętajmy o tym, aby dbać o dobro wspólne, ponieważ w ten sposób będziemy mogli dłużej z niego korzystać. Prawdopodobne zakończenie remontu i przywrócenie Tyrolki do użytkowania zaplanowano na koniec sierpnia.